O tym się mówi, o tym się teraz mówi. O tym się mówi, mówi cały czas. Czas na O tym się mówi w studio Strefy FM Piotrków. Krystyna Czechowska i Grzegorz Lorek, radni Rady Miasta Piotrkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stacharczyk. Kłaniam się Państwu. Dlaczego Bugaj? Dlaczego Państwo zajęliście się tym zbiornikiem, który od lat wygląda jak wygląda? Wszyscy wiedzą jak. Bugajem zajmujemy się od początku tej kadencji. A Krysia, wiem, bo działa prężnie w Radzie Osiedla, więc bym powiedział, że zajmuje się już od kilku kadencji. Były interpelacje składane, były zapytania i Krysia i ja mówiliśmy o Bugaju, a ponieważ nic się nie dzieje i dostrzegamy problem, że mamy bardzo piękny zbiornik położony w mieście i można byłoby robić promocję dla miasta, mieszkańcy mieliby miejsce, gdzie mogliby wypoczywać, więc czas najwyższy się za to wziąć. Pani Krystyno, podobno, tak jak pan Grzegorz mówi, zajmuje się pani od kilku lat tym zbiornikiem, ale widać, że trudno, że to nie takie proste przeskoczyć i powiedzieć robimy i będzie inaczej. Tak, ponieważ no, działając w Radzie Osiedla, to jednak to przełożenie na urząd jest dużo mniejsze. No, będąc radną już miasta Piotrkowa, mam bezpośredni kontakt z urzędnikami, z prezydentem i dużo łatwiej jest pewne rzeczy wyartykułować. Co chcecie zrobić? Co byście chcieli zrobić, żeby ten zbiornik wyglądał nieco inaczej, żeby inaczej służył ludziom? Bo teraz to w zasadzie wędkarze, no kawałek słoneczko, no i podobno mamy tu ostoję niesamowitych ptaków. Ja nie wiem, jak jest w tej chwili, kiedyś się o tym mówiło. Teraz troszeczkę mniej, czy te ptaki jeszcze są i w jakiej ilości. Podobno tych gniazd jest dużo, z czego się bardzo cieszymy, ale byśmy chcieli, żeby zbiornik przyciągał mieszkańców, nie tylko mieszkańców. Znam zbiorniki, do których przyjeżdżają w innych miejscowościach mieszkańcy z całego terenu. I to byśmy chcieli. Skoro mówimy, że Piotrków jest turystyczny, to mogłaby być to ciekawa propozycja turystyczna i z drogi, która jest betonową, więc obecnie wystają druty i może się zdać komuś krzywda. A możemy to zmienić, bo jest wiele takich zapytań, czy do Słoneczka można dojechać w inny sposób? Oczywiście, że możemy zmienić całą organizację ruchu, wybudować parking wielki, wybudować całą infrastrukturę i na rolki, jak i skatepark. I ja myślałem o przystani żaglówek, jakiś omek, szkółce żeglarskiej. Myślę, że to można byłoby zrobić przez PPP, więc a co pomysłów, to jest to PPP? Bo nie wszyscy partnerstwo wiedzą. Publiczno-prawne, gdzie moglibyśmy zaprosić przedsiębiorców, czyli nie wszystko musiałoby być pod egidą Urzędu Miasta, ale można byłoby zaprosić prywatnych inwestorów, którzy na pewno zauważyliby możliwość zarabiania pieniążków i uruchomiliby jakąś działalność. Czyli to jest jeden ze sposobów, jak pozyskać pieniądze, czyli przedsiębiorcy, ale no nie każdy chce inwestować w coś, co nie wiadomo, czy będzie istniało i czy przyniesie korzyści. Są inne możliwości, pani Krystyno? Jeżeli chodzi o finansowanie tej inwestycji, to ja tu widzę już na chwilę obecną dwa źródła. Jednym źródłem to jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie można by ewentualnie ponieść koszt, sfinansować zadanie w zakresie przyrody, czyli w tym momencie oczyszczenie zbiornika plus nasadzenia drzew, krzewów. Natomiast pozostałe środki jest obecnie w trakcie opracowywania szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego i w ramach działania przyrody, ochrona przyrody jest działanie 4.2, które wprost wpisuje się w ten nasz obiekt, czyli można by połączyć te dwa finansowania i wówczas no, wkład miasta byłby dużo mniejszy na inwestycje. Państwo się zajęli w tej chwili tym Bugajem poważnie, mam takie wrażenie. Na jakim etapie są te działania? Z kim rozmawiacie? Jak sobie dajecie z tym radę? I czy jest szansa, że przeforsujecie pewne działania? Myślę, że ta dyskusja, bardzo się cieszymy, że wielu mieszkańców zauważyło temat. A ja uważam, że w tym momencie ona nie jest polityczna, bo nie mamy w mieście żadnych wyborów najbliższe za 3 lata, ponad 3 lata. W związku z tym jest szansa, żeby pan prezydent zauważył głosy nie tylko nasze, ale także tych mieszkańców, którzy się wpisywali na stronie internetowej i podejmie to zadanie. Ale rozmowy trwają w tej chwili?
Wie pani co, myślę, że one się rozpoczną ze strony urzędu, bo to, trzeba powiedzieć szczerze, jeżeli pan prezydent to zleci, może zlecić komuś w ogóle całą koncepcję, może sam przekazać urzędowi, żeby powstał taki projekt, to będzie sukcesem prezydenta, nie radnych, tylko prezydenta. No ale wy musicie chyba wydeptać ścieżkę. Tak, musimy motywować, właśnie co jakiś czas sygnalizować problem i wracać do tematu, bo no wiadomo, są zawsze miasto różne priorytety ma, jeśli chodzi o modernizację różnego typu infrastruktury. Ale teraz tak się zastanawiam, mi się wydaje, że projekty tego, co można zrobić ze zbiornikiem, to od lat są przygotowywane, bo to jeszcze za czasów gdzieś tam lat chyba 70., 80. też były projekty. Czy nie można by było częściowo tego wykorzystać, jeśli chodzi o pomysły? Czy wyście państwo sięgali do tego? Ja bym sięgnął, natomiast wiem, że w urzędzie w chwili obecnej nie ma opracowanej koncepcji. Są to luźne rozmyślania urzędników, jak by mogło to wyglądać. Odwiedzili kilka zbiorników, natomiast nie powstała koncepcja, jak ma to docelowo wyglądać, zarówno Słoneczko, jak i Bugaj. I o to apelujemy, no bo to jest jakby punkt wyjścia. Mamy koncepcję, wszystko jedno jaką. Ja tu powtarzam, autorem będzie przecież pan prezydent i to będzie jego sukces, a wszyscy mieszkańcy z tego będziemy się cieszyć. Jeżeli coś takiego powstanie, no to następnym etapem będzie projekt, dokumentacja i realizacja. Myśmy rozmawiali, ja powiem, że rozmawiałem w funduszu, są na to środki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wiem, że pani radna ma dokładną wiedzę, z jakich obszarów w Urzędzie Marszałkowskim można pozyskać pieniądze. Czyli w razie czego pomoc by była. Oczywiście, jak najbardziej. Czy to jest, tak, proszę pani Krystyna. Ja tu powiem, jeżeli chodzi o pomysł, koncepcję, to ja proponuję, może miasto powinno ogłosić konkurs na koncepcję zagospodarowania zbiornika. I wówczas, no ten najlepszy projekt wygrywa. Najlepszy, niekoniecznie najdroższy. Dokładnie, prawda? Tak. Ale żeby on tutaj pasował do tego, żeby ludzie też byli zadowoleni. Czy państwo będziecie próbowali też zebrać taki krąg ludzi, którzy wam pomogą w przecieraniu tych ścieżek, które te osoby będą jakby stały również za wami i będą wspierały. Czy myślicie o czymś takim, żeby angażować tu nawet właśnie przedsiębiorców chociażby? Jeżeli pan prezydent podejmie działania, to będziemy starać się pomóc jemu. Jest przecież prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego. I jakby nie było, to on nadaje, to on z tego sobie zdajemy sprawę. Radni proponują, co można byłoby zrobić, wzbogacając miasto i pomagając mieszkańcom. I od tego jesteśmy. Natomiast jeżeli okaże się, że mamy kolejny rok przed nami, gdzie się nic nie wydarzy, to przyznaję, że podejmiemy taką inicjatywę bardzo chętnie, proponując już do realizacji dosłownie koncepcję. Ja powiem więcej, myśmy już odbyli takie spotkanie, mamy projektanta, który jest gotowy zrobić wizualizację dla nas, dla Bugaju. Jeśli będzie trzeba, taką rzecz zrobimy i przedstawimy. A może trzeba po prostu jakoś współpracować? Może trzeba iść dwutorowo, po prostu iść z konkretnymi rzeczami do pana prezydenta? Może pan prezydent powie fajnie? No to korzystamy. Pani Krystyno? No z pewnością tak, natomiast tutaj ważny jest czas, nie ukrywam, ponieważ na części zbiornika jest użytek ekologiczny. Jeżeli chcielibyśmy jakiekolwiek zabiegi na tym zbiorniku robić, to wymaga to procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym raport. Raport dobrze przygotowany to jest rok. No tak, w związku z tym to nie jest tak wcale łatwo. Tak, proces dokumentacji, proces przygotowania tego wszystkiego to jest naprawdę długotrwały z punktu widzenia takiego formalno-prawnego. Sama realizacja może być krótsza niż ta dojście do końca tej dokumentacji i pozwolenia. Więc dlatego my co jakiś czas ponownie jakby wracamy do tematu, bo czas goni. Nie ukrywam, że tutaj w ramach okresu programowania 2014-2020 są te środki i będą... Nie wiadomo, co będzie później. Dokładnie. Później to później po prostu będziemy płatnikami netto i tyle. I tak już tych środków tak dużo nie będziemy mieli w różnych obszarach. Więc to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy my powinniśmy aplikować o te środki. No to jest jeszcze Unia Europejska, gdzie też ostatnie pieniądze będą przyznawane. W związku z tym można by to wszystko było połączyć. Tak. Krystyna Czechowska, Grzegorz Lorek, radni Rady Miasta Piotrkowa, czyli teraz jeden z głównych tematów państwa to Bugaj
i niech tak zostanie. To bo o tym się mówi. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. O tym się teraz mówi.